Dzień dobry Państwu, witamy na konferencji prasowej przed spotkaniem 26. kolejki pomiędzy Stalą Rzeszów a Wisłą Puławy. Jest tradycyjnie z nami trener Daniel Myśliwiec. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Są z nami także dziennikarze lokalnych mediów, których prosimy o zadawanie pytań do trenera przed sobotnim spotkaniem. Miłosz Wieniaszewski, Gazeta Codzienna Nowiny. Dzień dobry panie trenerze. Dzień dobry. Panie trenerze, zacznę może w ten sposób. Wisła Puławy to jest zespół, który jako pierwszy was pokonał w tym sezonie i tak czysto po ludzku jest was taka chociaż ciut większa chęć właśnie wygrania, jeszcze większa chęć wygrania przez to? Ja nie mam takiego poczucia, bo nie ma znaczenia z kim gramy, z kim przychodzi nam się mierzyć. Za każdym razem dążymy do zwycięstwa tak samo mocno jak... Gdyby to był Raków Częstochowa ponownie, który też nas pokonał, chęć byłaby dokładnie taka sama. A patrząc i obserwując szatnie, to myślę, że nie chcę mówić, że nie robi na nas wrażenia, czy w ogóle nie ma myślenia na ten temat, bo ta drużyna jest pomimo trudnych okoliczności zawsze jest rządna zwycięstw, niezależnie od tego, z kim się będzie mierzyć. Okej, to w takim razie gdzie widzi pan główne atuty Wisły Puławy? Na pewno tak samo jak w poprzednim sezonie Wisła ukierunkowuje się na kontrataki i po tej przerwie zimowej widać, że trener Pawlak na pewno chciał zmienić ustawienie po to, żeby wykorzystać te atuty, które mieli w poprzedniej rundzie, czyli wyżej ustawionych skrzydłowych, którzy dzięki temu mają bliżej po prostu do bramki przeciwnika, żeby przeprowadzić kontrataki. To jest coś, co na pewno ich wyróżnia, ale zmiana struktury na 1-4-3-3 to była planowana przed na pewno tą rundą, ale widać po meczu z Wigrami, gdzie się adaptowali pod przeciwnika do systemu 3-4-3 z Sokołem Ostróda, takie 4-4-2 z przejściem powiedzmy do 4-2-3-1, także na pewno dużo szczegółów dotyczących Wisły Puławy mamy, ale coś, co się na pewno nie zmieniło, to charakterystyka, nastawienie na kontratak. A jest coś takiego, na co szczególnie uczula pan swoich piłkarzy przed tym meczem? Myślę, że nie. Na pewno kompleksowo podchodzimy do treningów. Jedna jednostka nam, mówiąc kolokwialnie, uciekła, bo tydzień jest troszkę krótszy, niedziela, sobota. Ale tutaj podchodząc kompleksowo mam na myśli podejść tak, żeby być gotowym na każdą fazę gry. I wiemy, że Wisła Puławy jest mocna w kontrataku, ale też wiemy doskonale, jakie ma schematy, na przykład podcinkę w kierunku kierowaną między linię przez stoperów, czy zejście skrzydłowego do boku. To są też takie widoczne mechanizmy w ataku pozycyjnym, na które też będziemy gotowi, ale pracujemy nad tym nie tylko w ostatnim tygodniu, ale przez cały czas współpracy, bo to widać po każdym naszym kolejnym meczu i dobrym porównaniem jest ostatni na przykład mecz z Radunią Stężyca, gdzie w poprzednim meczu nie wyglądało to optymalnie po naszej stronie, a ten mecz to już jest, nasza drużyna jest po prostu na innym poziomie i te wszystkie mechanizmy są tak naturalne i tak dobrze powtarzalne przez naszych piłkarzy, że oni mają dużo większą łatwość i tutaj na pewno trzeba też zwrócić uwagę na to, w jaki sposób tworzyliśmy sytuację. Bardzo dużo tych sytuacji stworzyliśmy przez środek, takie jest nasze założenie. I do tego będziemy na pewno dążyć w każdym kolejnym meczu. Wiem, że generalnie pan się skupia na swojej drużynie, ale nie zaskakuje pana mimo wszystko, że ta Wisła Puławy jest tak w sumie nisko w ligowej tabeli, jak na potencjał? Nie chciałbym oceniać potencjału drużyny przeciwnej, bo to trener najlepiej może to zrobić, oszacować i wypowiedzieć się, czy wynik jest adekwatny do potencjału, bo on tych wszystkich piłkarzy widzi na co dzień, widzi jak się zachowują po porażce, po wygranych, ale coś, co jest znamienne dla Beniaminków, to bardzo dobra pierwsza runda, po której już przeciwnicy też znają mocne strony, jakieś ewentualnie nie do końca wypracowane mechanizmy, które można wykorzystać. To myślę, że też widać po tym Beniaminku, ale patrząc na innych, wyłączając Ruch Chorzów, który jest też na innym etapie i innym zespołem, to radzi sobie całkiem optymalnie, jak na Beniaminka. Charakteryzując Wisłę Puławy, można powiedzieć, że to jest właśnie zespół grający radosny futbol? Myślę, że nie. Patrząc na, też odnosząc się do naszego poprzedniego meczu z Wisłą Puławy, to tam myślę, że mieli konkretny plan. W drugiej minucie już osiągnęli cel, który zakładali osiągnąć prawdopodobnie później albo w ogóle, przynajmniej jeden raz.
i my pomimo później gry w dziesiątkę byliśmy w stanie zdobyć im bramkę, co nie świadczy o tym, że byli frywolni, bo byli bardzo dobrze nastawieni na to, żeby bronić wyniku. My też umieliśmy rozbić ten blok. Wtedy akurat to był rzut karny, ale konsekwencja naszego naporu i myślę, że to bardziej nasze pójście, tak zwane wabank, spowodowało, że to Wisła mogło rozwinąć skrzydła, bo w zasadzie mając jednego piłkarza mniej, my dalej chcieliśmy napierać, strzelić drugą bramkę i to jest coś, co na pewno bardziej nas cechuje, coś, co powoduje, że moi piłkarze mogą grać bez ograniczeń i wygrywać. A Wisła Puławy myślę, że jest całkiem bardziej nastawiona na taką żelazną taktykę, strategię dobraną pod konkretnego przeciwnika. Terminarz tak się ułożył, że po jesiennym meczu z Wisłą Puławy był Raków Częstochowa i nawet pan to wspomniał na którejś z konferencji późniejszych prasowych, że było coś widać w drużynie, że troszkę już myśli i o tym meczu, a jeszcze było przed meczem z Wisłą Puławy. Teraz się tak to układa, ciut później będzie mecz z Ruchem Chorzów. Tak, no już zbliża się wielkimi krokami, no wiadomo jakie są oczekiwania i nadzieje w Rzeszowie związane z tym meczem. I nie wiem, widzi pan w drużynie, że myśli już też o tym, co będzie później? Czy teraz jest tylko sfokusowano tylko i wyłącznie na Wiśle? Nie dostrzegam takich zależności, bo widać, że wszyscy tylko i wyłącznie myślą o najbliższym meczu, najbliższym spotkaniu i patrząc na takie małe rzeczy, o których no, raczej nie będę zdradzał po prostu, ale proszę mi wierzyć, że drużyna myśli tylko i wyłącznie o tym najbliższym meczu, a wiem tam doskonale, jakie ja też błędy popełniłem, bo teraz wtedy to też był taki cykl, gdzie my w zasadzie w drodze omawialiśmy strategię na Raków, bo ja też prosto jechałem praktycznie na zajęcia z kursu UEFA Pro i mówiąc piłkarzom, że musimy się skupić tylko i wyłącznie na najbliższym przeciwniku, dałem podświadomie sygnał, że ja tak naprawdę planuję strategię na kolejny mecz czy sekwencję meczów, bo później też był znicz i zamiast skupić się na wygraniu tu i teraz meczu, też popełniłem błąd, wybiegając za bardzo w przyszłość, a na to nie ma sensu się zastanawiać. Trzeba korzystać z tego, co los nam daje w danym momencie. Ja dziękuję bardzo. Dziękuję. Łukasz Szczepanik, GZS Supernowości. Panie trenerze, patrząc na Wisłę Puławę, to też myślę, że trzeba podkreślić to, że oprócz tego wspomnianego dość odległego miejsca w tabeli, jest to zespół, który naprawdę strzela dużo bramek. Tylko wy i Chojniczanka jesteście pod tym względem lepsi. Puławianie bardzo dobrze prezentuje się pod tym względem zarówno u siebie, jak i w delegacji. No i biorąc pod uwagę, że spotyka się zespół najbardziej ofensywny, czyli Stal Rzeszów, z trzecią siłą tej ligi pod względem zdobywania bramek, można spodziewać się naprawdę ciekawego widowiska. Mimo, że jeden zespół będzie bardziej kreował grę w ataku pozycyjnym, a drugi skupi się na ataku szybkim. I trzeba, myślę, domniemać, że ten mecz nie skończy się bezbramkowym rezultatem, patrząc tylko właśnie na te statystyki, prawda? Trzymając się tej statystyki, na pewno można wysnuć taki wniosek, i że może paść sporo bramek, tylko myślę, że tutaj w przypadku Wisły to jest inna zależność, bo my cały czas w zasadzie od początku, czy chcemy tego, czy nie chcemy, jesteśmy w posiadaniu, jesteśmy w ataku pozycyjnym, a Wisła Puławy, która na początku bardziej myśli o tym, żeby zabezpieczyć swoją bramkę, przeciwnik, który może nie mieć takich samych skutecznych mechanizmów na rozmontowanie, mówiąc kolokwialnie, takiego zamka, to po prostu odsłania się coraz bardziej, gubi moment koncentracji, a skoro ich mocnym stroną jest kontratak, to myślę, że to też generuje kolejne bramki. Jeżeli ktoś straci bramkę, a przeciwnik wcześniej był zamknięty, to oczywiście zamiast się bardziej zamknąć, to się bardziej otworzy i to się może napędzać i stąd może być przyczyna, bo jakby na to nie patrzeć, trudniej wypracować mechanizmy do obrony kontrataku niż do obrony takiej niskiej i blisko swojego pola karnego przy użyciu dużej liczby piłkarzy. Po pierwszym meczu w Puławach narzekał pan głównie na pierwsze 45 minut w wykonaniu swoich podopiecznych. Przypominaliście sobie jeszcze te pierwsze 45 minut z tego jesiennego spotkania, aby tym bardziej przez całe spotkanie zagrać efektywnie? Ono do nas wraca w niektórych meczach, bo tak jak mówiłem piłkarzom wtedy po tym meczu w szatni, że dużo błędów popełniliśmy wspólnie przed tym meczem, w trakcie jego, że ta porażka musi być kapitałem na przyszłość i tak samo jak było w Suwałkach ostatnio. Myślę, że dużym atutem mojego zespołu jest to, że jeżeli popełniamy jeden raz jakiś błąd, to on się drugi raz
nie wydarzy. I tak samo było wówczas, bo wówczas skupialiśmy się na pracy arbitrów, na tym, że murawa może być nie do końca optymalna, na tym, że jest mało przestrzeni w tak zwanych półprzestrzeniach, że przeciwnik nie zachowuje się idealnie tak, jak byśmy chcieli, tylko gdzieś jest mniej przestrzeni, gdzieś więcej. I tak nie wchodząc już w szczegóły, my wiemy, że za bardzo skupialiśmy się na warunkach, a za mało szukaliśmy rozwiązań. I to też mówiłem w jednej konferencji pomeczowej, że potwierdziła drużyna, że jest w stanie wyciągać wnioski z każdej lekcji i to była lekcja, która nam pomagała w każdym kolejnym spotkaniu, szczególnie w kontekście sytuacji takich niezależnych jak murawa, praca arbitrów, którą bardzo często się ocenia. My tego wtedy to robiliśmy niepotrzebnie, złościliśmy się, ale od tamtego meczu myślę, że Stal Rzeszów jest drużyną, która akceptuje każdą decyzję sędziego i pomimo jakichś różnych sytuacji, takich powiedzmy spornych, idziemy do przodu i robimy swoje, bo wiemy, że na to nie mamy wpływu, a praca arbitrów to zawsze chyba jest najtrudniejsza, trudniejsza nawet niż praca trenera. Trenerzy obrywają na ogół z jednej strony, a sędziowie zawsze, zawsze z dwóch, albo prawie zawsze, bo my nie chcemy tego robić. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Widzę, że już nie mamy więcej pytań, zatem serdecznie dziękuję trenerowi za udzielone odpowiedzi i dziękuję dziennikarzom za zadane pytanie oraz zapraszam wszystkich kibiców na sobotę na godzinę 19 na Stadion Miejski Stal w Rzeszowie na mecz z Wisłą Puławy. Dziękujemy.